Witamy Państwa dzisiaj sprzed opolskiego ratusza, ba, można byłoby rzec, patrząc historycznie, sprzed domu kupieckiego. I to powiedzenie dzisiaj ma jak najbardziej sens, dlatego że kupców pod ratuszem w ciągu roku widzimy bardzo, bardzo często. Są jarmarki, czy bożonarodzeniowe, czy są dni Opola, czy też będzie niebawem święto wojciechowe, czy tak jak teraz mamy przed sobą kuchnię włoską, dlatego że włoscy kupcy pojawili się także. Skoro włoscy kupcy, to przecież ratusz opolski budowany jest może nie sam ratusz, ale zwłaszcza jego wieża na słynnym Palazzo Vecchio florenckim. No i ten florencki element na pewno Opole z Florencją łączy. Dzieje ratusza są zupełnie inne. Ten dom kupiecki się zmieniał, później wmurowany. Jeśli chodzi o samą wieżę, ona przecież miała najpierw taką barokową, cebulastą kopułę, no ale później uległa modernizacji, zniszczeniu. Ba, zresztą ona runęła, później była odbudowywana. Ona ma 60 metrów wysokości. No a sam ratusz też się zmieniał, tak jak i te piękne arkady, pośród których w tej chwili wędrujemy. A idziemy dzisiaj wokół ratusza dlatego, żeby zawędrować na jego kolejną pierzeję, dlatego, że tutaj jutro odbędzie się też kolejna uroczystość z tradycjami już 20-letnimi. Ale powiem Państwu tyle, że ten plac się zmieniał. Kiedyś na tym placu był ustawiony tak zwany pręgierz. No, dzisiaj nikomu bym tego pręgierza nie życzył, ale legendarny Marek z Jemielnicy w 1794 roku został tu wychłostany. Ulica Marka Jemielnicy zresztą przecież znajduje się w Opolu. 1794 to przecież czas rezurekcji kościuszkowskiej, więc nie ma się czemu dziwić. Natomiast tutaj, jutro, na tym placu kilkuset młodych uczniów i uczennic, czyli najbliższych maturzystów, będzie wspólnie razem kroki polonezowym wokół ratusza właśnie iść, bowiem 20 już marsz, ten taki polonez maturzystów właśnie odbędzie się tutaj pod ratuszem. Jak widać, historia warta opowieści, jak widać wokół ratusza zawsze jest coś ciekawego i warto przyjść do niego chociażby dzisiaj, jak nie dzisiaj, to na jutrzejszy właśnie polonez maturzystów. Aż zatem życzymy Państwu miłego dnia.